To wyjaśnijmy tę sprawę. Skąd pieniądze na rozpoczęcie działalności Ambergold, Pana zdaniem? Wbrew temu, co mówią posłowie PiSu, mamy również dokumenty, mamy analizy, e, mamy zeznania przede wszystkim e, osób w materiałach e, komisji śledczej pieniądze na rozruch Ambergold pochodziły z pożyczek otoczenia Marcina P. E, branych w skok Stewczyka. E, on temu zaprzeczył, co bardzo ciekawe. E, bardzo się też zdenerwował podczas przesłuchania. E, ja dotarłem, znalazłem też e, bardzo ciekawe materiały dotyczące wewnętrznych procedur, kilkanaście opracowań, wielostronicowych skok Stewczyk w siedzibie Ambergold. Takie martel, materiały też były kolportowane w obiegu wewnętrznym e, w Ambergold. Pytanie, skąd one się tam znalazły? Marcin P. nie był w stanie tego wytłumaczyć. E, wreszcie Marcin P. E, chciał nawet, też mamy materiał operacyjny, dokonać podobnego ma manewru, jak pan senator Bierecki spisu. Znaczy, kiedy skoki się chwiały, on założył spółkę Wielki Patriota, spółkę w Luksemburgu, tak zwaną spółkę holdingową Skok Holding. Mamy materiały dowodzące, że Marcin P. z prawnikami konsultował założenie podobnego podmiotu w Luksemburgu, Ambergold Holding. Pytań jest bardzo dużo. To są pytania, które mają podparcie w materiale dowodowym i jako członek komisji muszę, muszę dążyć do prawdy. Ale, ale pana... Mimo że to jest bardzo bolesne dla PiSu, bo ta komisja nie idzie w tym kierunku. Okazuje się, że, tylko, idzie, że im głębiej fanką, tym Marcin, bliżej skoków. Po prostu wziął pożyczkę w skok stewczyk Czy to była świadoma decyzja skoków o zaangażowaniu się w to przecież wiecie? A to musimy różne też rzeczy. weryfikować. Musimy weryfikować postać biznesmena trójmiejskiego, o którego pytają posłowie PiSu. Nie będę wymieniać imienia nazwiska, ale to posłowie PISO od kilku miesięcy pytają. O tego biznesmena, który rzekomo miał nakłonić Marcina P do wejścia w linie lotnicze. Tak się składa, że ten człowiek do 2002 roku prowadził własny skok, potem przejęty docelowo przez skok stewczyka, I w jego biurowcu w tamtym czasie prowadzony był punkt skoku Stefczyka. To jest ciąg faktów, które my weryfikujemy, o które muszę pytać. Tym bardziej, że posłowie PISU sami naprowadzili nas na ten kierunek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.